Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, doktor SR, jakby ktoś nie wiedział, gdzie trafił. Zaczynamy kolejny odcinek, tym razem atakujemy Time Attack. Poprzedni odcinek mieliśmy z driftu ulicznego i mieliśmy troszeczkę pomodzone fury, jeżeli chodzi o tam dyferencjał i tak dalej. Wróciłem sobie do ustawień tak jakby fabrycznych. Oczywiście no mam tam ten tunik mechaniczny zachowany, tylko tyle, że tam no zmieniłem z powrotem ten dyferencjał i zmieniłem sobie z powrotem na kierownicę i lecimy Time Attack oczywiście na kierownicy. Tylko jedną jeszcze rzecz zmieniłem, ale to zaraz się dowiecie, kurczę, tu nie mogę zatwierdzić. Zrezygnowałem z H-shiftera, bo nie mam, nie działa mi tak jakby no w wersji demo wsteczny. Zresztą zobaczcie, no zresztą nie mam jak teraz pokazać. A, no mogę pokazać. Robię, ustawiam H-shifter, no i jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Szóstki nie ma w tym aucie i wsteczny no nie działa. Więc robimy sobie tak, że lecimy na manualu. Cały czas na manualu, nie na automacie, ale shifter jest wyłączony i mam łopatki. Pyk, 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 pyk. I mamy wsteczny. Więc wszystko działa. Jak widzicie. Dobra, szybka akcja. Gdzie jest ten tajem? A tak, tutaj. Nie. O ja, ale jaja, no nie wiedziałem. Drift uliczny ten zaliczyliśmy. Namęczyłem się strasznie, żeby go na złoto zaliczyć. I pojawił się następny. Ej, no to będzie co ogrywać. Dobra, lecimy na Time Attack. Prosta droga, szybka akcja. I teraz sobie tak, o kurczę, z przyzwyczajenia oczywiście shifterem. Przywaliłem. Strasznie mi jakoś wyjechał. Za mało skręciłem, czy za późno zadziałał ten skręt? Muszę na pewno poustawiać, jeszcze nie poustawiałem tych ustawień pod kierownicę, force feedbacków i tak dalej, bo troszkę mam luźną tą kierownicę. Jakby, można powiedzieć, mało czuję auto jak zasuwa, jedzie naprawdę szybko po asfalcie, nie? Wtedy naprawdę luźne koła się robią i no nie czuć auta. Tak jak sobie jeździliśmy powoli, zwiedzaliśmy, no to było super. Time Attack, sharp turn, czyste niebo, 11.32, 6 km, minutę 0.5, musimy się zmieścić na złoto. Lecimy. 2, 1. Ole, zmuliłem go dwójką. Jak się zmieści między tymi trafikami. Dobra, jeszcze raz. Tu też działa ten powrót, żeby nas zrestartowało. Ej, no nie działa? Jak tu jest? Znów uruchom ponownie. Jest, uruchom ponownie. Ej, to może na tym drifcie też było uruchom ponownie, a ja skrytykowałem, że nie ma. Dobra, lecimy jeszcze raz. Ale no kurczę, ten ruch uliczny no troszeczkę nam tu wadzi. Fajnie, fajnie, że jest, oczywiście. Może dobrze, że go zmieniłem tą dwójką. Skręcają nam przed maską. Driftować.
to, od razu, za pierwsze podejście. 0,58, ale żeśmy się zmieścili w minucie. Jest złoto, kurde. I na kierce, od razu. I to, ta Toyota ma 86. To zróbmy tak, że jeszcze sobie zaliczymy, w sumie może jeszcze jeden, jak się pojawił. Jest, drugi time attack. Ej, ale szkoda, że nie możemy szybko sobie teleportnąć się do garażu i zmienić na przykład zmienić sobie furę. Dobra, zaliczmy sobie ten time attack też Toyotką, a najwyżej jeżeli się pojawią jeszcze jakieś... A, widzicie, ja się przyzwyczaiłem znowu shifter. Jak pojawią się następne, to lecimy Nissan. Ale fajnie, dobra, to fajnie, że się da też tą furę. Proszę bardzo, redukcja biegu, wszystko fajnie. I jesteśmy Enter the Tekken. Dwa 23. Proszę bardzo, to tu będzie chyba ciężko coś, tak mi się wydaje, dobra. Dobra, nie chcę lecieć jeszcze raz. Lecę po Nissanka, zapowiedziemy sobie Nissanem. Lecimy po Nissana, gdzie tu mamy jechać? W lewo. Ciekawe, czy będą jeszcze później teleporty. Kurde, jaka zwiecha była. Powiem wam, że w poniedziałek będzie ogólnodostępne
demo dla wszystkich i razem z tym demem ma wyjść też aktualizacja, tak jakby do tej gry, do tego dema dostępnego obecną chwilę, tak jakby trochę wcześniejszego dostępu, więc możliwe, że dodadzą parę rzeczy, poprawią parę rzeczy, więc zaraz też się przetestuje później w poniedziałek. No dobra, garaż, szybka akcja, zmień samochód, pyk. Wybieramy, let's drift i wracamy na drogę. Szkoda, że nie można się respić, no ale no... I w tym momencie by mi się przydało respienie oczywiście, bo bym nie marnował tak jakby czasu na filmie, chociaż mogę to sobie przyciąć na filmie, wiadomo. Ale no ja wiecie, że słynę z tego, że ja nie tnę filmów, widzicie sobie wszystko tak jak to naprawdę się odbywa, dzieje. Jeździmy sobie, przeżywamy wszystko razem. Dobra, mamy już tutaj. No, Nissankiem będzie chyba lepiej. Stabilniej siedzi tutaj na drodze. Dawaj, let's rock. Ja nawet nie zauważyłem, że są dwa okrążenia. Nie muszę go dławić biegami, jak coś, jak będzie chciał się... to powiedziałem. Stanąć na drogę. Nie, dobra, restart. Uruchom ponownie, ale zrypałem. A hamowałem i zahamować nie chciałem. Miałem tak mocno, kurde, wciśnięty hamulec, cześć. Odginałem do tyłu. Dobra, lecimy jeszcze raz. Ustawienia zawieszenia chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy zdążyłem to powiedzieć. Zmienić. Stracić.
nie ślizgaj się. Ale mamy dużo czasu jeszcze. Jest! Kurde, ale jestem dobry w tą grę. Ja pierdyka, mamy to. Kolejne złoto. Dwa złote już, time ataki. Zobaczmy, czy się odkrywają następne. Tu mamy time attack zaliczony, tu mamy time attack zaliczony. I co tu się, tu jest szkoła. O ja, nie, tu jest szkoła, tu jest kolejny time attack. Ej, no to będzie co robić, zobaczcie, że demko jest bogate. Naprawdę super, czyli na przykład tego drifta zaliczymy później, kolejny nam się pojawi. Drifty to kurczę podejrzewam, że będzie jeden odcinek. Time attacki będziemy sobie robić dwa, w zależności tego, ile się tu jeszcze pojawi. Fajnie by było, jakby jeszcze jedna furka wskoczyła. No dobra, to kończymy. Fajnie było, ale się skończyło. Strzałeczka, do następnego. Cześć. Pamiętajcie wchodzić na sub, zostawiać subika, walić w dzwona, lajki, komentarze, wbijajcie na Discorda mojego i twórców gry. Strzałeczka, następnego. Cześć.